Siema, witajcie, jestem Tariel i witam was w grze o nazwie Cities Skylines. Jest to gra, ja dostępna za darmo przez weekend na Steamie. I jak ktoś jest chętny, ma trochę dużo czasu wolnego, to może obejrzeć ten film albo zagrać ruch lewostronny, czyli angielski, czyli to nie. Dobra, jest to gra typu City Builder, strategia, która polega na tym, że budujemy miasto i dbamy o jego rozwój, szczęście mieszkańców, podatki i takie inne rzeczy, czyli po prostu wcielamy się w burmistrza miasta. Mamy na początku wyboru kilka rodzajów terenu, ale to raczej nie ma większego znaczenia, chyba. Tutaj sobie lata ptaszek na środku ekranu. Jest to moje trzecie podejście do tej gry teraz. I zawsze mi wychodzi na to, że mam wszystkiego nagle za mało pieniędzy i nie mogę się rozbudować. Nie wiem, na czym polega problem. Może za trzecim razem się uda i będzie wszystko w miarę normalnie funkcjonować. Oczywiście gra sobie teraz czytuje sobie się. Jest to Steam Workshop. No i czekamy. Dobra, jesteśmy. Mamy tutorial. Zacznij rotować ogień ten oraz rejon w pobliżu, obszar z przepisami. No dobrze, no to tak robię, tak? No i mamy tutaj obszar dość mały. Chyba, że można go powiększać. Ale raczej nie powinno być z tym problemu. Słyszałem, że ta gra jest właśnie pod tym względem bardzo dobra. Stwórz drogi, tak? Zaczynamy stworzyć drogę. No to pierw taką drogę. 40. Taką drogę za 4000. Dobra, zrobimy tak, żebyśmy mieli dostęp do wody. Okej. Teraz zrobimy tak. Czy na przykład jak droga jest krzywa, to ja mniej wiem. Jak droga jest krzywa, to mniej płacę. Ciekawe, no to za darmo. Nie, to jest zbyt głupie, żeby było prawdziwe. Dobra, weźmy tutaj. Pyk. I trzeba zrobić tak, żeby te domki były blisko siebie. O. Powinien być jakiś schemat dróg. Jednorodzinnych. Takie coś, a takie belejarz. Nowoczesne budownictwo. A muszę zatrzymać grę, bo tutaj czas leci w czasie rzeczywistym. Nie są tury. I mogę sobie skopać. Dobra. Takie ło. Dobra, i tutaj jest, powiedzmy, teren mieszkalny. Teraz produkcja. To wystarczy. 28 tysięcy i dobra. Tutaj wyznaczamy strefy. Mamy tutaj pogratkowane. Gdzie możemy postawić tą strefę? Zielona to jest oczywiście są ludzie, mieszkańcy, domki. Więc tutaj pozaznaczam właśnie. Tylko nie wiem, czy mogę coś zrobić tak. A nie. Nie wiem żadnego skróta na to. Więc będę musiał klikać niestety. Ale to długo raczej nie zajmie. Tylko nie wiem, czy to jest jedna kratka, to jest dom, czy muszę mieć kilka kratek, żeby mieć jeden dom. Na razie wyznaczam te strefy. Tutaj mieszkajcie, tu. Tu.
Pyk, pyk. Pyk, pyk. Super gameplay, też mi się podoba. No ale to jest jakaś alternatywa od gier, których ostatnio gram. Czyli ludzie giną i wszyscy płaczą wokoło. No to takie przyjemne klikanie na tworzenie budynków. Dobra, to tutaj starczy tych domków. Teraz tak, złe miejsce. Nie, mnie to nie interesuje. Co to jest? Rejon handlowy, mam zamieszać. No to MK. MK Cafe. Robimy. Okej, okay. Niech będzie takie tuś. Rejon przemysłowy. No tutaj, jak mówiłem, pyk, pyk, pyk. O, tak, tak, tak i tak. No, pierw trzeba doprowadzić, czyli żeby mieć prąd, trzeba mieć elektrownię. Czyli żeby mieć to, trzeba mieć to. No i okej, mamy tutaj, tak, cyk. Trzeba mieć druty. Najpierw... najpierw lecimy tu. O, było. Tak, żebyśmy sięgnęli jak najwięcej budynków i... O, pięknie. I teraz zawracamy. Jedziemy tu. Cicho, cicho, dobrze idzie. Okej. Okay. I tutaj były te domki takie, takie przemysłowe. Te też muszą mieć prąd. Ale czemu nie idziesz tutaj? Brak funduszy. Do widzenia, koniec gry. Nie, no to jest jakaś bzdura. Czemu ja nie mam pieniędzy już? Mogę to cofnąć? Dobra. Tutaj. Mam 3000. Ile to kosztuje? 2500. No dobra, no... Trudno, nie ma wody. Nie ma wody. Highlight. To znaczy ta ikonka, nie wiem, ktoś żyje, nie umarł. Dobra, mam tutaj te strefy. I moim chyba jednym problemem jest taki, że albo za dużo wydaje, albo gra za mało pieniędzy mi daje na początek. Żwirówka. Rysunki mogą żwirową polną drogę je robić. O, to się domki budują. No już pieniądze poszły, już spadają 2000 prawie, już mniej, tak. No już pieniądze spadają, zamiast wzrastać, ludzie mnie nie lubią. Mogę wyłączyć ten dźwięk? O, tutaj możemy pooglądać domki. Tutaj widzimy, że wody nie ma. Wody nie ma, bo pieniędzy nie ma. Łącz swoje miasto z autostradą. Aha, no to jest połączone, no to o to im chodzi. No dobra, mogę jeszcze bardziej połączyć, ale nie mam pieniędzy na to. Dobra, jest połączone, no i co teraz? No i mam 1000 złota. Dobra. Myślę, że było na tyle, jeśli chodzi o City Skylines, chyba że sprzedam te drogi. Próbuję ratować się. Dobra, tak. Tą drogę może mi sprzedał. To jest takie
Lelum polelum. A, muszę zaznaczyć te pieniądze, a... Wolę, by nie tracić, to jest dobra, cyk, cyk, cyk. Tutaj była strefa ta. Tutaj idziemy do elektrowni. Teraz woda. Woda jest najważniejsza. Cyk. Dobra, wodociągi, jedziemy. Sru. Czyli się zaznaczyć tutaj. Czy to będzie dobrze? A jeśli mi polecie tutaj? Dobra, zaznaczę jak najwięcej, żebyśmy mieli jak najwięcej ludzi w tym rejonie. Dobra, i nie mam pieniędzy już. High life. Hashtag świeża woda, hashtag dobry burmistrz. Boże. No, jest woda, co jest? Czemu patrzycie? Dobra. Zostawiam domki tu. Na razie, gdzie jest woda. A, nie mogę usunąć tej strefy. A, nie mogę, dobra, to jedziemy. I sru, dobra. Czy prąd tu sięga? Niby tak. Niby tak. Dobra. Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Nie wiem, dlaczego przegrywam. Powinienem dostawać kasę, ludzie mieszkają. Chyba jeszcze czegoś nie wybudowałem, z tego co mi się wydaje. Widziałem już na nic. Rura ściekowa. No i... Dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o City Skylines. No i jeżeli wam się podobało... mi się podoba ta gra, tylko nie wiem, o co chodzi, jak tutaj robi, żeby zarabiać pieniądze. Coś się nie znowu skopałem. Ale innych już pomysłów na to miasto i inny nie mam. Chyba, że ewentualnie jeszcze sprzedam te drogi. No, widzicie, sprzedałem niedostępnie. Także szał. Dobrze, dziękuję wam jeszcze raz bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Co do uwag, to... Niestety, ale grać na razie w tą grę nie potrafię, więc nie oczekujcie żadnych rewelacji. Ale może kiedyś nauczę, jak będę miał pełną wersję. Kiedyś, kiedyś. Znaczy, mam pełną wersję, ale chodzi mi taką, żebym miał już ją na stałe. Dobrze, dziękuję wam jeszcze trzeci raz, już wam dziękuję za to, ale jeśli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. Oba w dół i zostawiajcie suby, bo to się czasami w życiu przydaje. Także cześć i na razie i do następnego.